Cześć, witam Was w pierwszym materiale. Ja nazywam się Karolina Stróż-Goszczyńska. Jestem dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem oraz trenerem personalnym. Część z Was być może już mnie zna z poprzedniego projektu, natomiast od dzisiaj ruszamy z nowością, z nowym projektem, który będzie przybliżać nas do długowieczności. Moją misją jest pokazanie Wam, jak zdrowe odżywianie może być proste, jak w łatwy sposób wprowadzić zdrowe nawyki do swojego dnia codziennego oraz ile zyskacie, zmieniając swój styl życia. Nie będzie drakońskich diet, diet typu 1000 kalorii, głodówek, tylko będziemy wprowadzać stopniowo zdrowe nawyki żywieniowe oraz nawyki odnoszące się do stylu życia, tak aby poprawić swoje zdrowie, wyniki badań oraz samopoczucie i dzięki temu czerpać radość z życia. Co będzie potrzebne w całym projekcie? Przede wszystkim Wasze zaangażowanie oraz wzajemne wsparcie. Tutaj ja będę wspierać Was w drodze do długowieczności, do zmiany nawyków żywieniowych, ale będzie też grupa na Facebooku, gdzie będziemy wzajemnie wspierać się oraz będą regularnie publikowane treści na YouTubie, Instagramie, Facebooku. Także będzie to cała dawka i motywacji, i wzajemnego wsparcia, bo pamiętajcie, że zmiana nawyków żywieniowych to jest proces, taka droga do długowieczności, gdzie czasami na drodze pojawiają się pewne przeszkody. Być może brak motywacji, brak sił do dalszych zmian i dlatego właśnie grupa na Facebooku Moja Pomoc będzie dla Was wsparciem w tych trudniejszych momentach. Ok, przejdźmy teraz troszkę bardziej do konkretów. Dla kogo jest ten projekt i czy ja dam radę? Ten projekt jest dla osoby w każdym wieku, która chce poprawić swoje zdrowie, sylwetkę oraz samopoczucie. Przez cały proces ja będę Was przeprowadzać. Jest to zaplanowane na 4 etapy. 4 fundamenty w drodze do długowieczności. W pierwszym fundamencie znajdziecie wskazówki, informacje i zadania, które będą pomocne w zrozumieniu pojęcia zapotrzebowania kalorycznego, czyli będzie wszystko o kaloriach, jak wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, jak dobrać ilość kalorii w momencie, kiedy chcemy zredukować masę ciała, kiedy chcemy przybrać na masie ciała albo ją utrzymać. Także tutaj osoby, które nie chcą odchudzać się, również będą korzystać z tych wszystkich informacji. Dodatkowo wytłumaczę, w których produktach znajdziemy tak zwane puste kalorie oraz będą wskazówki, co włączyć do diety, kiedy chcemy schudnąć, a co włączyć, kiedy chcemy przybrać na masie ciała albo ją utrzymać. Także wszystko wokół kalorii, zapotrzebowania kalorycznego, to będzie w pierwszym fundamencie. Dodatkowo w pierwszym fundamencie będzie bardzo ważny temat zapotrzebowania na wodę oraz płyny, czyli ile powinniśmy spożywać wody w ciągu dnia w zależności od wieku, poziomu aktywności fizycznej czy też płci, jak zwiększyć spożycie wody stosując takie proste triki. Wiem z doświadczenia, że bardzo dużo osób ma problem z piciem wody. Jest to jeden z najczęstszych właśnie takich problemów, z którymi się mierzę z moimi pacjentami. Dlatego zaproponuję Wam takie proste triki, które ułatwią zwiększenie picia wody w ciągu dnia.
W drugim fundamencie będę poruszać temat makroskładników, czyli białka, węglowodanów oraz tłuszczy. Są to składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Zmierzymy się tutaj z popularnymi stwierdzeniami, czyli na przykład, czy od węglowodanów tyjemy, czy można jeść chleb na diecie, czy duża ilość białka uszkadza nerki oraz czy każdy rodzaj tłuszczu jest zły. Myślę, że są to takie naprawdę ciekawe stwierdzenia, z którymi wiele osób spotkało się już w swoim życiu. Będzie dużo praktycznej wiedzy, którą można wdrożyć od razu, stosując się do moich wskazówek. Oczywiście wszystko będzie poparte badaniami naukowymi, także będzie tutaj duża dawka rzetelnej wiedzy. W trzecim fundamencie zajmiemy się tematem mikroskładników oraz witamin. Powiem Wam, jak je dostarczyć do organizmu, aby zapewnić zdrowie oraz dobre samopoczucie. Tutaj również będzie bardzo ciekawy temat, tak myślę, czytania etykiet, czyli czy wszystkie składniki, które mają w nazwie E, są szkodliwe. Cukier, jak inaczej producenci go nazywają, aby troszeczkę nas tutaj nabrać, oraz czy na przykład mleko UHT jest dla nas niezdrowe. Dodatkowo w tym fundamencie będzie temat soli oraz jej ukrytych źródeł. Także przeprowadzę Was tutaj przez przykładowe etykiety produktów i będziemy wspólnie sprawdzać, czy skład poszczególnych produktów jest ok, taki średni, czy lepiej tego nie kupować i unikać tych produktów szerokim łukiem. W czwartym fundamencie zajmiemy się porami posiłków oraz ich częstotliwością. Czy trzeba jeść 5 posiłków co 3 godziny? Czy może lepiej stosować post okresowy, gdzie jemy tylko przez 8 godzin? Oraz czy można jeść kolację po godzinie 18? Te wszystkie pytania zostaną rozwiane w czwartym fundamencie naszego projektu. Także myślę, że warto dotrwać do ostatniego etapu i będzie to jednocześnie taka baza, fundament w dalszej drodze do długowieczności, do zachowania zdrowia. Podsumowując, te 4 etapy to fundamenty w drodze do długowieczności, zdrowia, dobrego samopoczucia oraz zgrabnej sylwetki. Jeżeli przejdziesz te 4 etapy, to ze spokojną głową możesz podejść do kolejnego projektu, który już dla Was przygotowuję właśnie po tych 4 fundamentach. Także ja już nie mogę się doczekać nagrywania kolejnych materiałów dla Was. Dajcie znać w komentarzu, czy ten projekt Wam się podoba, czy chcecie dołączyć do niego. I od tego materiału ruszamy właśnie dalej, czyli mamy pierwszy fundament, zapotrzebowanie kaloryczne oraz nawodnienie. Jesteśmy w kontakcie, do zobaczenia i cześć!